Widzowie mogą spodziewać się po szóstce, bo ja po projekcji mam takie wrażenie, że to jest taki bardzo prawdziwy oraz najeżony emocjami serial. Myślę, że przede wszystkim emocji, że tam naprawdę Kinga skupia się na tym, zresztą nie kryje tego, że przeszczep łańcuchowy jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o ludziach, którzy są na skraju, którzy doświadczają pewnych ekstremów i ja się z tym zgodzę, bo też moja postać takich rzeczy doświadcza i musi podejmować pewne decyzje, które no, są decyzjami, nie wiem, rodem z jakiegoś dramatu tragicznego, bo ciężko wybierać między zdrowiem przyjaciela a szczęściem ukochanego, więc może to brzmi banalnie w tym momencie, jak to się mówi, ale rzeczywiście ten serial wchodzi głębiej. Mam wrażenie, że nie zostawia tych dylematów na powierzchni. Prawda, tutaj tak naprawdę żaden z bohaterów nie ma dobrego wyjścia. Każdy ma jakiś taki ogromny dylemat. A ty ile razy zastanawiałaś się, jak zachowałabyś się w miejscu swojej bohaterki? Właśnie dzisiaj o tym nawet rozmawiałam z Mateuszem. Zapytałam się go, no i co, a ty byś oddał nerkę? I to nie jest pytanie, na które myślę, że nie jesteśmy w stanie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, bo o ich decyzjach, na ich decyzje wpływa właśnie to środowisko, w którym się znajdują i ten kontekst, czyli zawsze jest to szczęście ukochanej osoby jednak gdzieś tam po tej drugiej stronie. I moim zdaniem, kiedy człowiek nie ma... Nie znajduje się w takiej sytuacji, hipotetycznie bardzo ciężko na to odpowiedzieć. To jest wręcz niemożliwe moim zdaniem. Więc dobrze było się w tą postać wcielić i zobaczyć tą sytuację, ale nadal uważam, że jest to tylko pewna jakaś inwencja na temat, że to nie jest odpowiedziane jeden do jeden, jak należy się zachować lub jak można się zachować w tych sytuacjach. Wiadomo, że takich sytuacji i rozwiązań jest od groma. Jak wspominasz pracę z Kingą Dębską? Rzeczywiście to wymagająca reżyserka, tak jak tutaj Edward Miszczak na samym początku powiedział? Rzeczywiście tak. Rzeczywiście Kinga ma taki swój... ona wie po prostu, co chce osiągnąć. I na przykładzie mojej postaci, skoro widzieliście odcinki, to wiecie, o czym mówię. Iza jest taką dosyć histeryczną postacią, bardzo emocjonalnie reagującą, wręcz czasami wydaje się nieadekwatnie do sytuacji. I to nie był mój pomysł. Ja początkowo ją widziałam taką próbującą jednak znaleźć jakieś rozwiązanie, bardziej ugodową i taką... Bardziej widziałam ofiarę, która się tak w zasadzie poddaje i cierpi, niż właśnie dziewczynę, która się chwyta wszystkich możliwości, żeby zawalczyć o siebie. To był pomysł Kingi i teraz widząc ten serial, zgadzam się, widzę, że bardzo dobrze kontrastuje to się z postacią Natalii, która jest właśnie rzeczywiście bardziej wsobna, spokojniejsza, gdzieś bardziej opanowana. I na pewno gdyby te dwie, tak, gdyby zostało przy moim pomyśle, to te dwie postaci byłyby zbyt podobne, więc tak, jest to silny charakter i no też, ja też no różnie, mam dni, kiedy jestem tym silnym charakterem, więc oczywiście zdarzały się jakieś takie drobne spięcia, bo mam bardzo dużo pomysłów zawsze na to, co chciałabym zagrać, ale no naprawdę pogratulowałam Kindze zaraz po obejrzeniu, bo uważam, że to świetna robota, jak na serial to w ogóle... Nie oglądam seriali zbyt często, więc nie mam takiego wielkiego porównania, ale podobało mi się. Właśnie, to jest fascynujące, że tak naprawdę gracie dwie zupełnie inne bohaterki, leżące na zupełnie innych biegunach, a były się z tym samym facetem. No, życie czasami płata takie figle. To już na koniec. Czym w najbliższym czasie będziemy Cię mogli jeszcze zobaczyć? Wiem, że pojawiłaś się w obsadzie nowego serialu Bodo Coxa. Tak jest, tak jest. Teraz do wakacji jestem właśnie w zdjęciach nowego serialu Ludzie i Bogowie. Jest to serial, który opowiada o młodych ludziach w konspiracji, w trakcie wojny i też bardzo, bardzo różne fajne rzeczy tam się będą działy. Jest bardzo fajna obsada, jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt zaczynam. Nie wiem, co mogę powiedzieć, że trochę o miłości też tam będzie oczywiście, jak zwykle, bo chyba
Adam Woronowicz mówił na naszych zajęciach, że jak się robi filmy i w ogóle chyba sztukę, to tylko albo o miłości, albo o wojnie, zawsze w bardzo różnych kontekstach, więc w tym wypadku będzie o jednym i o drugim.